Dzień dobry Państwu, witam Was najserdeczniej jak tylko potrafię w najnowszym przeglądzie tygodnia. Bardzo dużo się działo przez ten tydzień. Co ja teraz zrobię? Ja Wam opowiem, co się wydarzyło. Dam Wam update w sprawie Karasia i jego afery dopingowej. O zmianach w main evencie na Fame MMA 19. Przedstawię Wam kolejny produkt Freeza, który wydał. I nie są to lody tym razem. Opowiem Wam również o tym, że Federacja Prime MMA prawdopodobnie według Daniela i Łukasza Magikala oszukała ich i nie wypłaciła im pieniędzy za walkę, która się nie odbyła. Ale pieniądze i tak powinien dostać, ale o tym porozmawiamy trochę później. A na końcu powiem Wam o tym, jak wielu streamerów na Twitchu będzie musiało przestać kręcić ruletkami i zdobywać skiny na K-dropie na Twitchu, ponieważ Twitch zabronił hazardu. No więc jak widzicie, bardzo dużo jest tutaj do opowiadania, więc myślę, że jedyne co teraz już możemy zrobić, to zacząć odcinek i przejść do pierwszego tematu. Pamiętacie, jak Robert Pasut na 17 Fame MMA pytał się Roberta, czy Karasia jedzą gówno? On już wtedy wiedział. No jak, Robert, dzisiaj cię nie będę pytał, czy jesz gówno. A nie nawiązuję do tego bez powodu. Jak pewnie dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku opowiadałem wam o tym, że rekord Roberta Karasia jest zagrożony, ponieważ w jego organizmie wykryto doping. Tłumaczył się wtedy, że leczył 3, dobrze słyszycie, 3 złamania, a w jego lekach mogło znaleźć się coś niedobrego. Powiedział wtedy, że zrobi próbki, zarzekał się, że nigdy nie brał żadnego dopingu i że niedługo pójdzie do Hyde Parku i będzie tam się z tego tłumaczył. No ja miałem nadzieję, że on w tym Hyde Parku się rzeczywiście z tego ładnie wytłumaczy. A niestety on się tam tylko pogrążył. Czy substancje, które wykryto w twoim organizmie podczas zawodów w Brazylii, Masteron i Meldonium, Masteron to cały czas to jest ta sama rodzina co Drostanolon, to mówimy o tej samej grupie, zostały wprowadzone do twojego organizmu przed walką, która odbyła się 3 lutego na gali Fame MMA. Tak, odpowiadasz tak. Tak. I no tu jest pies pogrzebany, ja rozumiem, tak? Że... No i tym sposobem mamy tego samego pana Roberta, który dosłownie parę dni temu mówił, że nie stosuje żadnego dopingu, a na następny dzień przyznaje się do tego, że stosował doping na Fame MMA. No los niego zadrwił i jakiś hobbysta w tym temacie, bo żaden dobry doktor, powiedział mu, że wszystkie rzeczy, które będzie brał na Fame, wypłuka po 72 godzinach. Spoiler, nie wypłukało. Na to jakby zgodziłem i wiedziałem, że to jest kilka godzin, więc w sumie mi to naprawdę nawet nie robiło. Nie wiedziałem, że ja robię jakby coś złego. 10 seconds later. Więc ja czyli masz świadomość tego, że to jest coś... Na tamten moment tak. Mhm. Za bardzo też nie pomaga mu jego dość arogancka postawa w tym Hyde Parku oraz to, że zamiast dać te wyniki tych próbek, to po prostu pokazywał jakiś wariograf, który według mnie jest do dupy przyłóż. Takich rzeczy nawet nie można używać w sądzie, ponieważ ludzie jakby nie wierzą w ich prawdziwość. Natomiast zastanawiałem się, co zrobić jakby innego, żeby jakby ludzie mi uwierzyli. Więc udałem się 2 dni temu na badanie wariografem. Żaden według mnie sportowiec, który bierze cokolwiek zwolonego, nie poszedłby na takie badanie na wykrywacz kłamstw. A najlepsze jest jeszcze to, że wyłączył wszystkie komentarze na swoim Instagramie, to totalnie żadnego zdjęcia nie da mu się skomentować, więc ewidentnie widać, że bardzo chłop się tym przejął, no i w sumie się mu nie dziwię. Generalnie według mnie dość smutna sprawa, ponieważ nie można mu odebrać tego, że żeby zrobić to, co on zrobił, to trzeba mieć naprawdę żelazną wolę i siłę walki. Jeśli to, co mówi, to prawda i rzeczywiście to, co zażywał na Fejmie, a potem w ogóle nie miał pojęcia, że to wszystko na tym jego tratalionie dalej wyjdzie, to rzeczywiście miał trochę pecha, ale też i z drugiej strony nie powinien się teraz dziwić, że ludzie po nim jeżdżą, kiedy mówił, że nigdy nic złego go nie stosował, a kiedy został przyparty do ściany, to się całkowicie do wszystkiego przyznał. Wiecie, wy też musicie zrozumieć fakt, że to nie jest tak, że jeśli wy zastosujecie całą aptekę Mendelejewa i wkujecie sobie w dupę nie wiadomo czego, to wy dostajecie jakieś supermocy. W dalszym ciągu musicie bardzo dużo trenować, dać siebie wszystko i nie można mu odbierać za bardzo tych jego wszystkich osiągnięć, no bo no nie oszukujmy się, nikt z was, kto ogląda ten film, ani ja by pewnie tego jego rekordu nie powtórzył. Zobaczymy, co zrobi dalej. Mi osobiście jest go trochę przykro, ale całkowicie rozumiem, że ludzie tak w niego wjeżdżają. Ponieważ jak się powtórzę, jego ruchy, jego arogancja w Hyde Parku, no nie wyglądało to najlepiej. No i przede wszystkim zapali go na kłamstwie, więc teraz zbiera tego żniwo. Jak pewnie sami wiecie, Fame MMA już zapowiedziało Fame MMA 19 i wypuściło swoją oficjalną kartę walk. No i wiele ludzi komentowało, że tak naprawdę jest ona dość średnia i ja sam się zgodzę z tym stwierdzeniem, ponieważ z tych wszystkich walk, jakie mnie tutaj tylko interesowały, to był w sumie Ksajo z Franiem, Nowaczkiewicz z Karasiem, no i właśnie i Diablo z Tańculą. Tylko że jest mały problem. Czekaliście na my event Diablo z Tańculą? To się nie doczekacie, ponieważ naszły małe komplikacje.
Ni z gruchy, ni z pietruchy otrzymaliśmy takiego tweeta. Wydarzenie bez precedensu w obszarze eventowych zwanym freakfightami. Fame ogłosiło walkę Diablo bez jego zgody, bez sfinalizowania kontraktu. Od strzały rozpoczęła się sprzedaż biletów na jego występ 2 sierpnia. A to nieprawda! Brzydka sprawa. Diablo ma walkę bokserską na jesieni. No ja wam muszę powiedzieć, że brzydka sprawa to jest dogadanie się już słownie, wzięcie udziału w sesji zdjęciowej, wrzucanie własnych zdjęć na swój profil na Facebooku, po czym nagle uznać, a nie? Ja jednak nie chcę, robię zawijkę, elo. No i samo Fame MMA było tego samego zdania i powiedziało, że w każdym razie, jeśli Krzysztof po kilku treningach MMA nagle poczuł niechęć do walki, to zmuszać go nie będziemy. Taka współpraca na siłę to żadna promocja gali. Olać takie biznesy. Niezła wrzuta. A ja powiem tak, całkowity brak profesjonalizmu, przykra i żałosna sprawa. Ja wam powiem szczerze, że jeśli rzeczywiście miało to tak wyglądać, to może nawet lepiej się stało. A na miejsce Diablo wszedł Amadeusz Ferrari, który teraz nagle nienawidzi tańculi. I już nawet zdążył nieźle pondymiać. No ale to jest cały Amadeusz Ferrari. Fame w dodatku zaczął chyba sobie zdawać sprawę z tego, że ta gala wyglądała dość średnio i dorzucili jeszcze Alberty z księżniczką. No i teraz, jak mam być wami szczery, to ta gala wygląda całkiem nieźle i myślę, że nieźle będzie to się oglądało. Nieźle, to mi się za to nigdy nie ogląda Prime MMA. Występują tam same patusy, jest to gala pokroju magikalów i różnych takich śmiesznych ciosów, kamerzystów i innych odmętów internetu. W dodatku Prime MMA miało wiele afer z powodu tego, że nie płacili zawodnikom. Jednej z zawodniczek tutaj o dziwo nawet udało się już wygrać jedną instancję w sądzie, a teraz kolejną oszukaną osobą stał się Łukasz Magikal. Łukasz i Daniel Magikal wrzucili TikToka, w którym pochwalili się takimi rewelacjami. Cześć kochani, od 2 sierpnia, nie jestem zawodnikiem Prime MMA. Federacja Prime MMA nie wypłaciła Łukaszowi pieniędzy, mimo że przed całą Polską obiecali, nie pokazali nam statystyk pay-per-view, reflinków i również tych pieniędzy nam nie wypłacili. Więcej informacji już niebawem. Co ja wam mogę powiedzieć w tym temacie? Do tej walki nie doszło, ale po pierwsze, to nie było z winy Łukasza Magikala, tylko z winy Adriana Ciosa. Swoją drogą Adrian Cios też ma jakieś zawirowania, że go tam niby oszukali, ale o tym myślę, że porozmawiamy sobie w innym odcinku. Łukasz brał udział we wszystkich medialnych wydarzeniach, reklamował tą galę, na 100% jakoś się przygotowywał, musiał kupować jakąś suplementację, musiał brać udział w jakichś treningach, płacić trenerom, był w całkowitej gotowości do wyjścia do oktagonu. To dlaczego ma teraz nie dostać pieniędzy za to, że gala nie ogarnęła sobie jednego zawodnika, albo drugi zawodnik coś tam odwalił i do tej walki nie wyszło? Jest to absurdalne. Ile o magicznych można wiele powiedzieć i niestety niezbyt wiele dobrych rzeczy, ponieważ to nie są zbyt fajni ludzie, to jednak te pieniądze dla Łukasza się należą i jeśli to co mówi to jest prawda, no to Prime powinno wziąć się w garść i oddać im te pieniądze. To nie może być tak, że ktoś na przygotowaniach do walki wyjdzie na minus. A zaufajcie mi, suplementacja, treningi to są drogie rzeczy, same suple są bardzo drogie. Czy te legalne, czy te nielegalne. Tak swoją drogą jestem w ogóle ciekawy, ile kosztuje taka suplementacja na Fame MMA, albo ta legalna, albo ta nielegalna. Ja wam od razu mówię, gdyby mi zdarzyłoby się walczyć na Fame MMA, to nie leciłby w żadne farmazony, że jestem naturalem. Ja załadowałbym swoją dupę całą tablicę Mendelejewa, legalnych rzeczy, a swoich przeciwników bym nie pokonywał, tylko eksterminował. Może od tego teścia broda by mi znowu odrosła, bo się ogoliłem. Ale może teraz nie będziecie im pisać, że wyglądam jak gruby Amadeusz Ferrari. Teraz po prostu będziecie pisać, że jestem ulany. Nieważne. Frizz wypuścił swój nowy produkt. Jest to woda, ale niezwykła woda. Jest to woda witaminowa. Jeśli uważacie, że wygląda to podobnie do Prime'u, to spokojnie, nie jesteście jedyni. Kosztuje to 3,50 i można nabyć to żabce. Są trzy smaki, ale nie ma smaku Julki Żuga i Wersu, więc ja raczej nie kupię. Internet zahuczał w momencie, kiedy Twitch znowu zmienił zmiany w swoim regulaminie. Jak możemy czytać? Czy na Twitchu dozwolone jest sponsorowanie hazardu związanego ze skórkami, np. do CSGO? Nie, nasze zasady zabraniają promowania lub sponsorowania hazardu związanego ze skórkami. I tutaj zaczyna się problem dla bardzo wielu twórców. Przed oczami macie listę osób, które reklamują różne właśnie takie stronki typu K-Drop, no i to się niedługo skończy. W przeciwnym wypadku będzie można wyrywać bana. Ja chyba nie muszę wam tłumaczyć, jak bardzo wielu ludzi tak naprawdę tylko i wyłącznie na tym opiera swój content i jest to ich jedyny sposób zarobku. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Ja generalnie mam dość liberalne poglądy. Ja na przykład uważam, że granie w takie gierki, kiedy jest się pełnoletnim, wszystko jest dla ludzi, każdy ponosi swoje własne
korzyści i konsekwencje. Ale tutaj zakładam, że chodzi głównie o dzieci, a nie oszukujmy się, na takim K-drapie bardzo łatwo sfejkować swoje 18 lat i po części jestem w stanie zrozumieć te zmiany. Swoją drogą Kasaczek, kiedy nagrywał film o Bandzie i właśnie o tych skinach, strzelił się w temat znakomicie. Jakie to będzie miało konsekwencje? No ja myślę, że będą migracje na Kika, naprawdę tak myślę. Myślę, że bardzo dużo ludzi nie będzie chciało rezygnować z łatwych pieniędzy, jakie oferują takie strony i ich sponsoring. A skoro nie będą mogli zrobić tego na Twitchu, to zrobią to na Kiku. A pamiętajcie, że Kik cały czas rośnie, między innymi dlatego, że właśnie tam regulamin jest taki bardzo luźny. A biorąc pod uwagę w ogóle to, że właściciele Kika to są też właściciele jednego z większych kasyn, podejrzewam, że tam takie coś na pewno nigdy nie zostanie zabronione. Jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Możecie napisać jakiś komentarz, chętnie przeczytam. A teraz się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że super oglądał wam się ten materiał. Jutro będzie kolejny, więc serdecznie was zapraszam. A teraz się żegnamy. Trzymajcie się i cześć.